Kiedyś usłyszałam, złość jest kluczem do odkrycia swojego życiowego powołania. Pracując ponad 15 lat nad urodą oraz wizerunkiem kobiet i mężczyzn, prowadząc rozmowy, spotkania, zaczęłam dostrzegać, jak wielkie i głębokie kompleksy posiadamy, jak bardzo jesteśmy sterowani z zewnątrz trendami, modą, opiniami i uwagami innych ludzi. Jak mało czasu i zrozumienia poświęcamy sobie. Poczułam wtedy, iż warto z tym coś zrobić, dokonać zmiany w świadomości ludzi dookoła mnie. Warto wzmocnić ten wewnętrzny głos i skierować nas do wnętrza, do serca, do duszy. Zapraszam Was, abyście potowarzyszyli mi w tej drodze tworzenia i rozumienia jedności. Agnieszka Tomczuk, Jedność jest siłą. Trzecia część rozmowy o Tobie, Estera. Ja w ogóle przede wszystkim chciałabym na samym początku Ci bardzo podziękować za to, że się zgodziłaś i że było tak intymnie, że było tak właśnie, że faktycznie zaczęłaś opowiadać o tym, co się działo, co się wydarzyło, o swoich przemyśleniach, o tej całej Twojej ścieżce, o Twojej drodze. I myślę, że dla wielu kobiet będzie to bardzo ważne. Ja sama słuchając i rozmawiając z Tobą, już czułam, jak wiele we mnie się dzieje, jak mocno jest to, nie tyle, że to się słucha biografii, tylko też właśnie wyciąga się pewną wiedzę i pewne doświadczenie i to się faktycznie czuje, więc ja za to Ci dziękuję, że się otworzyłaś, że się otworzyłaś chciałaś podzielić się też tym, nie tylko ze mną, ale też z innymi kobietami i mężczyznami, którzy będą słuchali tych wywiadów, tej rozmowy. Trzecia część to już jest takie właściwie zamknięcie. Chciałabym, żebyśmy poruszyły też te tematy Twoich związków, dlatego że wiem, że masz duże doświadczenie. My zakończyłyśmy właściwie ten drugi wywiad, drugą część Twojej biografii, Twojej historii. Zakończyłyśmy na tym, jak opowiadałaś, że urodziłaś drugiego syna, i że właśnie to też wprowadziło pewne zmiany. Mówiłaś, że bardzo dużo warsztatów prowadziłaś dla kogoś, czyli byłaś bardziej taką osobą, która organizowała, nie wiem jak to nawet nazwać, organizowała inne warsztaty, ściągałaś różne osoby, które działały już właśnie w tej dziedzinie do Polski, z zagranicy, bo bardzo mało się, właściwie nic się nie działo w Polsce, w tej dziedzinie. I co było dalej? Co było dalej, kiedy już właśnie urodziłaś drugiego syna? Jak to godziłaś i jak potoczyło się Twoje życie dalej, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś dziś, a dzieje się bardzo dużo. To jest tak, że ja miałam, tak jak mówiłam, że miałam poczucie, że żeby otworzyć Polskę na ten właśnie nowe podejście do seksualności, w świadomy sposób, bez winy, bez wstydu, ale też do seksualności, która może otwierać bramy dla duchowości, dla nowego zrozumienia rzeczywistości, dla odkrycia sakrum w sobie, dla odkrycia, że nowego stosunku ze swoim ciałem, że podejścia do innego podejścia do czucia od wewnątrz siebie. I to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że teraz kobiety są tak bardzo odcięte od czucia i cały ten rynek botoksu i makijażu permanentnego i całego, że kobieta nie wstaje z łóżka, właściwie praktycznie nieumalowana, że nie, ile klientek, ile kobiet mówi, że one nie wychodzą z domu nieumalowane, że sobie nie wyobraża, że to jest takie nago, jakby nago wyszła. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy odcięci od ciała i od seksualności. Więc to już dawno czułam, że to jest ważne, więc dlatego moje zapraszanie tutaj nauczycieli z całego świata właśnie było takim aktem otwierania Polski na nową świadomość, na nowe jakości. Ja też się bardzo dużo uczyłam. I podczas tego bardzo dużo się we mnie działo i otwierała się też pamięć we mnie, wzbogacałam się, bardzo szybko się rozwijałam i też tak jak te porody były dla mnie inicjacją, bardzo mocną inicjacją i wszystko to nagromadziwszy i też wtedy też bardzo mocno wyszłam też na ścieżkę buddyjską, to był też powrót do nauk, które gdzieś głęboko były we mnie zapisane, więc to wszystko razem się skumulowało i czułam, że mam już coś do przekazania też sama. Więc wtedy zaczęłam uczyć i bardzo szybko jakby odeszłam od organizacji, że poczułam, że to już jest wysycone,
to się już otwiera, jest łatwiej. Też to, o czym nie powiedziałam, że moim wkładem dla Polski było raz, że otworzenie tego tematu, ale też zrobienie tego dostępnym. Bo to, co było, jakby, co ja czuję, że było największą trudnością i moją zasługą, było to, że ci nauczyciele brali duże pieniądze za takie warsztaty, że to jest droga sprawa na Zachodzie. I oni, ja pamiętam, jakie toczyłam boje, jak długie rozmowy, że oni przyjeżdżali za stawki 4 razy niższe. Czyli to, co oni brali na Zachodzie, przyjeżdżali tutaj i była ta sama stawka, tylko że w złotówkach. 4 razy niższa. I pamiętam, że oni absolutnie mówili, nie ma mowy. I ja im tłumaczyłam. Ja tłumaczyłam im cały background naszego kraju katolickiego, wojny. Tłumaczyłam, gdzie są ludzie, co się dzieje z pieniędzmi. I przez to, że oni mnie też znali prywatnie, ufali mi, mówili, okej, zrobię to dla ciebie. Więc to był precedens. W ogóle też w całej Europie Wschodniej nie było warsztatów za taką cenę. Więc to, i to była tylko cena dla Polaków. I więc później z kolejnym nauczycielem, znowu te same rozmowy, tłumaczenie im, że to jest ich wkład w rozwój Polski. Mm-hmm. I oni się zgadzali na to, że przyjeżdżali za warsztaty za 700 zł, kiedy na Zachodzie brali 1500 euro za warsztat. Mm-hmm. Więc a tu Polacy mówili 700 zł za warsztat, ja płacę 200 zł, nie? Mówię, i na Zachodzie to kosztuje 1500 euro. Więc jakby to jest w ogóle nieporównywalna skala, więc to był olbrzymi wysiłek, żeby to było dostępne. Więc jakby ja czułam, że takie głębokie spełnienie w moim sercu, że udało mi się to wykonać, udało mi się przekonać, udało mi się wprowadzić tych nauczycieli do Polski i przekonać Polaków, bo z jednej strony, okej, przekonamy już nauczycieli, oni chcą przyjeżdżać, a teraz jest... Tak. A ja już tyle włożyłam wysiłków w to, żeby oni w końcu przyjechali za jakieś rozsądne dla nas pieniądze, dostępne. Już zorganizowałam już to, a teraz czemu to jest tak drogo? Co to w ogóle jest? I jakby mówię, nie, to jest kolejna cała bitwa, co jakby zmaganie się z 1000 pytań i lęków od strony Polaków. Mm-hmm. Więc to był okres bardzo, bardzo intensywny, takiego mierzenia się w dwie strony, ale ja się czułam jak po prostu na wojnie jakiejś, w sensie takim zmaganiu się z wiatrami rzeczywistości starego i nowego świata. Mhm. I to były takie trzy bardzo intensywne lata i w pewnym momencie już poczułam, coś się otworzyło, nie? Coś się otworzyło i inni ludzie zaczęli zapraszać, więc to już poszło. Ja poczułam, że okej, moja służba, ja już mogę zejść z warty, moja służba jest wykonana w tym zakresie i mogę zająć się czymś innym. I wtedy poczułam bardzo mocno, że bo ja widziałam różne rzeczy, w jaki sposób oni uczą i ja czułam, że ale tutaj można byłoby jeszcze coś dopowiedzieć, to można byłoby inaczej to ująć, że Polacy potrzebują też innego podejścia. Mhm. Więc jakby ja czułam, że coś inaczej to trzeba ułożyć, inne dać formy, inny środek. Mhm. Więc byłam gotowa do tego, żeby zacząć sama przekazywać i byli chętni. Więc to było chyba 2 lata po urodzeniu młodszego syna, kiedy zaczęłam uczyć. Właściwie już do wcześniej, wydaje mi się, że wcześniej jeszcze w domu. Pamiętam, że schodziliśmy na dół, bo zawsze wynajmowaliśmy duże domy i tam już były jakieś grupy, a chłopcy byli na górze. Także z kimś zwykle z opieką. Więc już wcześniej robiłam takie małe formy stopniowo, takie kilkugodzinne, żeby już żeby też stopniowo jakby też zaspokajać swoją potrzebę pasji, dzielenia się. Mhm. Bo czułam, że jak jestem tylko z dziećmi, to gdzieś jakaś duża część mnie jest zamknięta gdzieś w piwnicy. Mhm. I ja wtedy też moja jakość macierzyństwa spada, bo nie jestem, moja pasja jak nie płynie, moje serce nie jest otwarte tak mocno, jakby mogłoby być. Dla dzieci tak samo, bo to jest połączone ze sobą. Mm-hmm. Już taka matka cierpiętnica, to nie jest dobry pomysł dla dzieci też, bo mama wtedy też jest dla dzieci taka, no nie jest pełna, nie jest żywa, nie jest pełna pasji. Zaczęłam uczyć się sama też i z partnerem. No i to jakoś poszło, jakby to dostało wiatr w żagle i zaczęły się rozwijać szybko różne nowe techniki i grupy. No i to poszło mocno. Aż do momentu, kiedy pamiętam,
bo w 2016 roku, kiedy postanowiliśmy wyjechać z Polski. Bo ja też czułam z Polską, mi było trudno w Polsce zawsze, że jakby ja czułam, że jestem tu związana, że to są moje korzenie, ale też czułam ten rodzaj ciężkości pola, gęstości, że tutaj wszystko trzeba się przydzierać, że wszystko wiatr w oczy, że jak jesteś pionierem w jakiejś dziedzinie, to zamiast się wspierać, że przecierasz szlak, to jeszcze więcej dostajesz przeciwności, jeszcze więcej kłód pod nóg od ludzi, zamiast jakiegoś rodzaju takiego celowego podcinania skrzydeł, komentarzy, które są takie kwaśno-toksyczne. Więc jest jakiś rodzaj tej martyrologii, kobiety też są jakieś takie, albo trzeba być wojowniczką, taką wojującą, tak zwaną silną kobietą, albo cały ten syndrom ofiary. I trudna jest, Polska jest trudnym. Dla mnie to był taki, ja widzę Polskę jako takie miejsce dobre jako czyściec. To jest dobre miejsce do czyszczenia. Także to jest dobre miejsce, bo to jest, z jednej strony jest dużo obciążających energii, a z drugiej strony jest duże pole mocy. Polska jest bardzo mocnym miejscem. Mamy cały ten kult Czarnej Madonny. To nie jest bez powodu. Ziemia w Polsce jest bardzo mocna. I ja bym powiedziała, że to jest ziemia czarnej bogini. Tak jak Czarna Madonna, nie? Matka Boska Częstochowska jest czarna, jest ciemną boginią. To jest ta divine feminine, ale black. Ona jest czarna, to jest dark feminine, czy ciemna kobiecość, która jest kobiecością wyzwalającą, bo ta ciemna kobiecość to jest ta, która ona nie chce ładnie wyglądać, ona tnie, ona wywala język, ona ma pazury, ona jest dzika, ona rozwala patriarchat, rozwala łańcuchy. Więc otwiera szeroko joni, rodzi nowe światy, umiera, wchłania. To jest siła śmierci też bardzo mocna, śmierci, która wyzwala. Więc dla mnie Polska jest takim miejscem bardzo potentnym, pełnym mocy, jednocześnie bardzo ciężkim i udupiającym. To się zmienia. Teraz już jest dużo lepiej niż było. Ale dla mnie kraje też jakby, rodzimy się w danym kraju, bo mamy coś wspólnego z daną martyrologią czy z danym tematem, że dla mnie kraj to jest zbiorowisko ludzi, którzy mają podobne ze sobą doświadczenia, podobny rodzaj jakości, podobny rodzaj energii, podobną karmę. I widzimy, że Szwajcarzy są w pewnym okresie, Francuzi czy gdzieś w jakichś krajach na świecie, że jest pewien określony rodzaj jakości ludzi. Można jakieś takie wspólne tematy zauważyć, prawda? I więc ja mocno ze sobą zawsze pracowałam, więc w jakiś sposób spłaciłam tą swoją karmę, to znaczy uzdrowiłam te tematy, które powodowały moje utknięcie w Polsce, jakiś rodzaj utknięcia powiedziałabym, i poczułam się wolna. I poczułam, że okej, że teraz potrzebuję mieć miejsca, gdzie jestem celebrowana, a nie gdzie ciągle mam wiatr w oczy. Że potrzebuję wsparcia, potrzebuję odetchnąć, że mam dosyć orki na ugorze. Nie? I że dużo, że to może się nie skończy, nigdy nie skończy. I że ja potrzebuję po prostu odetchnąć i zacząć pracować w środowisku, czy być w miejscu chociażby pełnym słońca, miejscu, które mnie wspiera, ziemi, która jest w środowisku, które daje mi wiatr w skrzydła. W 2016, w kwietniu, pamiętam, wyjechaliśmy. Ja zostałam zaproszona do Tamery. Tamera to jest wspólnota w Portugalii, założona przez Niemców. Od 20 lat tam są, a cały projekt ma ponad 40 lat. Czyli to są ludzie, którzy szukają systemowych rozwiązań dla funkcjonowania społeczności w nowym modelu. I ten model jest oparty na tym, żeby miłość płynęła wolno, bez lęku. I miłość, która dotyczy wszystkiego, życie bez lęku. Moja relacja ludzi z przyrodą, relacja ludzi między sobą, relacja między kochankami, relacja z dziećmi, samowystarczalność. To jest bardzo kompleksowy projekt, gdzie też się bardzo mocno od 40 lat pracują na tym, żeby seksualność uwolnić od zazdrości. Żeby ludzie nie budowali relacji tylko dlatego, że chcą z kimś się przespać. Tak? Bo bardzo często jest tak, że seksualność jest tak wplątana w relacje, że oni chcą, i udało mi się odplątać seksualność od relacji, że możesz mieć udane seksualne życie, ale nie musisz być z kimś w relacji. Że relacja jest w innym celu służy.
relacja nie służy posiadaniu dzieci i byciu w seksualnym kontakcie, bo jeżeli jesteś członkiem wspólnoty, to wszystkie te potrzeby, które ty przerzucasz na relacje, zaspokaja wspólnota. Poczucie bezpieczeństwa daje ci wspólnota. Nie musisz przerzucać tego na męża czy żonę. Czyli wspólnota daje poczucie bezpieczeństwa, wspólnota daje poczucie przynależności, wspólnota daje poczucie celowości, daje poczucie też spełnionej seksualności. To nie jest skakanie z kwiatka na kwiatek. To są ludzie, z którymi żyjesz, z którymi znasz, z którymi się przyjaźnisz, więc to nie jest jakieś przypadkowe. To jest rozwijanie przyjaźni seksualnych. To jest bardzo ciekawe, że można się przyjaźnić z kimś i być intymnym seksualnie i nie musi to od razu być mój mąż. Co więcej, mogę być z kilkoma osobami w związku intymnym. Te osoby mogą, jest pełna transparentność, wszyscy o tym wiedzą. O tym się mówi, są do tego narzędzia, jest forum, na których jeżeli są jakieś problemy, bo oczywiście jesteśmy ludźmi, mamy różne zranienia i gdzieś tam to dotyka nas, więc mamy narzędzia do tego, żeby cała wspólnota się tym zajęła. I dla mnie było przełomem to, żeby jak jest konflikt między dwojgiem ludzi, to się go nigdy nie rozwiązuje w dwie osoby. Że relacja, żeby mogła kwitnąć, potrzebuje wspólnoty. Dlatego, bo potrzebuje dużego naczynia. Naczynie, dwie osoby to jest za małe. Dlatego jest ciągle gotowanie, ping-pong, jak jest konflikt, to my nie umiemy rozwiązać konfliktu w relacji, bo jest za ciasno. Ty jesteś, masz jakieś pretensje, poczucie niezrozumienia, żalu, druga osoba ma też i jak macie z tego wyjść? Potrzebujecie mieć forum. Potrzebujecie mieć ludzi, którzy was znają, którzy są w stanie świadkować waszemu konfliktowi bez emocji, bezstronnie, bez oceny, którzy dają wam obecność świadkującą i też potrafią umiejscowić to w szerszym kontekście. Bo te konflikty między ludźmi w intymne to są od zarania relacji naszych. Jest kontekst do tego. Ta wojna między płciami w cudzysłowie jest, długo się toczy i wszystkie te konflikty, takie nasze małe, one powinny mieć szerszy kontekst. Bo wtedy możemy je rozwiązać z zupełnie innego poziomu. W związku z tym, że jeżeli jest konflikt między ludźmi, to zawsze jest wkładane do forum, do większej grupy i szuka się też rozwiązania, które obejmuje szerszą perspektywę, co tu się dzieje tak naprawdę, co to są za archetypiczne przykłady, co tu się dzieje, jakie energie biorą udział w tym. Więc to daje totalnie inny poziom rozwiązania. Nie ma tego personalnego, o ty mi to zrobiłeś, ty mnie nie kochasz, to nie ma tego, znaczy jest dużo mniej. Może można powiedzieć, dlatego, bo nie jesteśmy tak przywiązani do tego, do ego, do tego, że mnie to boli, mi to zrobiłeś, nie kochasz mnie już, nie ma tego dramatu. Jest świadomość, pojawia się mądrość, zaczyna się szukanie, mnie to boli, ciebie to boli, znajdźmy rozwiązanie. I mamy wiele osób wokół, które jest w tym zaangażowane też w to. Ile osób liczy taka wspólnota? Akurat w Tamerze jest 200 osób mieszka i są trzy pokolenia już. Trzy pokolenia, jest całe pokolenie dzieci, które tam się urodziło już. Ma 40 lat. I znaczy w Portugalii są od 20 lat. I był taki etap, że oni w ogóle jeszcze, bo oni wspólnie decydują, mówili, że nie jesteśmy gotowi na dzieci jako wspólnota. To było, mi się to podoba, to takie rozważne podejście, nie jesteśmy gotowi. Nie jesteśmy wystarczająco dojrzali jeszcze, nie mamy, co z tymi dziećmi później, jak się nimi zaopiekować, co z nimi zrobić. Nie mamy narzędzi, nie mamy środków, nie jesteśmy gotowi jako wspólnota na przyjęcie dzieci. Prosimy, żebyście nie poczynali dzieci, tak, we wspólnocie. I później na przykład jak ludzie mają potrzebę, są kobiety, to one zgłaszają we wspólnocie. Jest forum i wchodzi kobieta i mówi, ja mam bardzo głęboką potrzebę, skontaktowałam się z tym, żeby być matką. Co możemy z tym zrobić? Nie? I jakby to jest temat wspólnoty, dlatego, bo wspólnota bierze odpowiedzialność za to dziecko. To nie jest tak, że to jest twoje dziecko, rób sobie co chcesz, tylko wtedy wspólnota jest tak, że każde dziecko ma swoją mały krąg bliskich osób, które się nimi zajmują, które podejmują decyzję, że my jesteśmy wokół ciebie i w ciągu dnia jest tak, nie jest, że tylko matka czy ojciec jest dzieckiem. Cała ta mała grupa jest zaangażowana, oni się umawiają, dzielą czasem. Dla mnie było tak uzdrawiające widzieć na przykład kobietę, która jest po porodzie z kilkumiesięcznym dzieckiem
i ktoś inny przyjmuje dziecko, żeby ona mogła pójść do świątyni miłości z mężczyzną. Wow! I ona wraca po godzinie czy dwóch, chyba spromieniona, pełna energii do dziecka. No, no to jest w ogóle inny świat. Bo one mają czas na postpartum, na ten okres po porodzie, na to, żeby się zrelaksować, na to, że są inni ludzie, że jest mnóstwo ludzi pomocnych dłoni i ludzie się angażują. To nie jest tak, że wszyscy są obojętni, tylko jest odpowiedzialne zaangażowanie. To są nasze dzieci, jak mam się nimi zająć? Okej, przychodzi ten wiek, co dalej, co z edukacją? Jak im stworzyć nowe możliwości? Jest naprawdę bardzo odpowiedzialne wspólne podejście. I teraz, jeżeli wy przyjechaliście, rozumiem, z dziećmi, czy można było w ogóle dojechać tam z dziećmi? No to był problem dla nich, dla nas też, bo oni też mają takie specyficzne podejście, że no oni wpuszczają... Jak ty trafiłaś, jak znalazłaś w ogóle wspólnotę? Ja trafiłam do Tamery poprzez jedną właśnie z tych nauczycielek, które zapraszam, Deborę Anapol, która była, już nie żyje, która była ekspertem od poliamorii. I Tamara akurat była w pewnym momencie kryzysowym i po raz pierwszy chyba zaprosili eksperta do siebie, żeby dał diagnozę i ewentualne możliwości dalszego rozwoju wspólnoty. I ona wtedy była u mnie w domu i się też pytała, czy bym chciała jechać, a ja akurat byłam w ciąży, więc nie pojechałam, ale pojechała moja przyjaciółka. I później byłam z nimi w kontakcie, nie? I później ona jeździła, zaczęła do nich jeździć i oni otworzyli projekt, który się nazywał Global Love School. I to był taki projekt na zaproszenie dla ludzi, którzy zajmują się, bo to jest wspólnota, która działa na rzecz pokoju na świecie. Zdiagnozowali zresztą słusznie, że wiele działaczy pokojowych na świecie, okej, działa, ale w związku z tym, że mają własne nierozwiązane problemy z własną seksualnością, to tak naprawdę to działanie pokojowe nie jest tak bardzo skuteczne, jak mogłoby być, bo jest dużo w nich wojny w nich samych. Wojny z pożądaniem, wojny ze swoją seksualnością i tak dalej. Jeżeli mamy wewnątrz siebie wojnę, no to jak możemy w ogóle działać na rzecz pokoju? To jest paradoksalne. Więc oni stwierdzili, że chcą wesprzeć działaczy pokojowych właśnie w tym, żeby zaczęli delikatnie, stopniowo zacząć patrzeć, co wewnątrz jest, jeżeli chodzi o moją seksualność, o relacje, o miłość. Dlatego, bo oni mówią, że nie będzie, ja też to, co gdzieś podpisuję pod tym, że nie będzie pokoju na świecie, dopóki konflikty w seksualne i intymne i w życiu miłosnym nie zostaną rozwiązane. Dopóki jest wojna w domu i wojna w nas samych, to nigdy nie będzie pokoju na świecie. Więc oni adresują ten temat właśnie relacji, seksualności, jako podstawa. To jest zresztą tak, ludzie spełnieni seksualnie nie mają ochoty iść na żadną wojnę, prawda? Są zadowoleni, szczęśliwi, nie myślą o tym, żeby produkować bomby. Ale ja sobie w ogóle myślę, że dla społeczeństwa całego to jest, Boże, jakie to nie jest łatwe. Ale oni są bardzo, to nie żadne środowisko jakichś hippiesów czy jakichś ludzi. Domyślam, oni są bardzo na ziemi, to Niemcy. Muszą być bardzo pragmatyczni są. Nie wiem, czy tak bardzo świadomi akurat, bo tak z duchowością to średnio u nich, ale to są oni wywodzą się ze środowiska polityków, tak? Czyli to jest lewicowych, zielonych, z Niemiec, więc, więc oni są bardzo jakby do seksualności, ich wielki wkład w rozwój jest to, żeby uwolnić seksualność od lęku i chęci posiadania i kontroli siebie nawzajem. Żeby seksualność była wyrazem celebracji, radości, kontaktu, a nie posiadania mi drugiej osoby. Uwolnić relacje od zazdrości, żeby one też były wyrazem miłości i tego, że tak naprawdę relacja to jest po to, żeby razem iść w jakimś kierunku. Że ja mogę kogoś kochać i mogę z kimś być w seksualnym kontakcie, ale ja nie muszę od razu być w partnerstwie. U nich partnerstwo to już jest kolejny stopień. Partnerstwo to są ludzie, którzy działają, mają wspólną wizję świata. To są ludzie, którzy działają na jakiś cel. Żeby być w intymnej relacji, to nie trzeba być w partnerstwie. Wystarczy być bliskimi przyjaciółmi. Więc to jest zupełnie inne podejście do tego i mi się to bardzo podoba. Że partnerstwo to jest znacznie coś więcej niż tylko wspólne życie lub seks. Więc zostałam zaproszona właśnie na ten Global Love School, żeby dołączyć do tego projektu.
I zaczęłam tak czuć, że jestem po prostu bardzo, bardzo zmęczona tą moją pracą w Polsce, że czułam, że to jest tak obciążające dla mnie osobiście. I nauczycielka wspólnoty zaproponowała, że potrzebujesz odpocząć, potrzebujesz wsparcia. Może przyjedziesz. Więc ja wzięłam tę dobrą monetę i zaczęłam działać w tym kierunku. No i oni mieli jakby, oni mają struktur dla tego, bo oni mają, zresztą to jest, ja rozumiem, bo tam dużo ludzi przyjeżdża, więc oni są bardzo, wspólnota jest bardzo rozdzielona od gości. To jest osobna cała, bo to jest olbrzymi teren, bardzo piękny w Portugalii, kiedy goście, którzy przyjeżdżają na wspólnotę, tak naprawdę nie są we wspólnocie. Są trochę z boku, mają swoje aktywności, co jakiś czas są zapraszani, co jakiś czas się mieszają ze wspólnotą, ale to jest tylko od czasu do czasu. Wspólnota ma swoje odrębne życie osobno, więc są tego dobre strony, no, dla gości też są trudne bardzo. Dużo ludzi przyjeżdża właśnie do Tamery, którzy mają problemy z seksualnością, więc to jest zrozumiałe, że przyjeżdża na głodzie. Większość ludzi jest na głodzie seksualnym, niespełnieniu seksualnym, więc wydaje mi się, że przyjdą do raju. Większość z nas ma też ranę odrzucenia od bycia we wspólnocie, głęboko ranę odrzucenia od bycia w grupie, do której można byłoby przynależeć, do grupy, w której czujemy, że jesteśmy rozpoznani. Do takiej grupy, gdzie na poziomie duszy jesteśmy połączeni. Więc jakby te wszystkie tematy tam wychodzą. Więc Tamera taka jest trochę taką pralką, że te wszystkie zranienia i trudne momenty ludzi wychodzą. No i ja się tam nigdy nie wpasowywałam, znaczy w sensie, no bo ja nie byłam tym gościem, bo żeby tu przyjechać jako gość, to albo się przyjeżdża na program dla wolontariuszy i można pracować albo w kuchni, albo w ogrodzie, albo przyjeżdża się na kursy, krótkie, tygodniowe, dwutygodniowe kursy. I jakby żadna z tych sytuacji do mnie nie aplikowała się, więc teraz oni też to nie wiedzieli, co ze mną zrobić. I my też nie wiedzieliśmy, jak się odnaleźć. No ale ty nie jechałaś sama jeszcze. Jeszcze to jest jeszcze gorzej. Jakbym była sama, to mnie łatwiej byłoby gdzieś wdrożyć w coś. A tu przyjeżdżam z małymi chłopcami, głośnymi, którzy nie są jakby systemowo wpasowani w nic. I z partnerem, no więc my tam w końcu, jakby to były duże perypety, duże przejścia, że my tak byliśmy tak poza wszystkim trochę. Wybudowaliśmy tipi, mieliśmy swoje tipi, mieszkaliśmy tam, więc jakbyśmy przyszli 24 godziny byliśmy na dworze praktycznie, mieszkając w tipi. To było piękne przeżycie, w ogóle to, że się myjesz, że jesteś cały czas na dworze. Jak przyjechałam później, po paru miesiącach, tam miałem 7 czy 8 do domu, to się czułam jak zwierzę złapane w klatkę. Czułam, że to jest tak nienaturalne, że jestem w ścianach, że jestem oddzielona od wiatru, od słońca, od ziemi. Teraz już zapomniałam o tym, ale to było, szybko się adaptujemy, ale to było dla mnie, ja się czułam jak zwierzę złapane do klatki. Straszne to było. A więc takie życie w tipi, w przyrodzie, to jest bycie cały czas w kontakcie z żywiołami. To jest w ogóle, to jest jakby pojechać się na inną planetę. Bo w ogóle jesteśmy tak już technologicznym społeczeństwem, tak jesteśmy odcięci i później się dziwimy, że my nie mamy orgazmów. Halo! Odcięcie od ziemi, odcięcie od żywiołów, to jest odcięcie od ciała, to jest to samo. Odcięcie od ciała jest odcięciem od seksualności. Odcięcie od seksualności, brak orgazmu. Więc to jest jakby domino, efekt naczyń połączonych i no to jest naturalne, to będzie pogłębiać, będzie jeszcze gorzej. Więc czego my oczekujemy. No więc tam spędziłam 5 miesięcy z nimi, mnóstwo się nauczyłam, dużo uzdrowiłam sobie, dużo pracowałam ze sobą, właśnie tego też zranienia, tego poczucia odrzucenia. Szukałam też swoich ścieżek, jak tam trzeba sobie znaleźć swoją własną drogę przez Tamerę. Jak się tam dostać, bo to jest tak olbrzymia struktura i nie ma takich prostych dróg. Co innego, jak się jest osobą, która tam mieszka na stałe, to masz wszystko jasne, ale jesteś takim przyjezdnym, który nie jest gościem i nie jest członkiem wspólnoty, ani joinerem, to wiesz, kim jesteś tam i jak masz się poruszać w tej strukturze, więc to było dla mnie takie bardzo ciekawe doświadczenie, na którym się dużo, dużo nauczyłam. I też mi to dało taką
No bo ja przyjeżdżam z takim dużym poziomem też ekspertyzy, jeżeli chodzi o seksualność i relacje, a tam przyjeżdżam jako taka osoba, no parę osób wie, co ja robię, ale generalnie przyjeżdżam tam jako taka osoba znikąd, nie? Więc to też dla mnie było na początku, aż się we mnie wszystko gotowało, żeby coś powiedzieć, żeby coś, ale tu można inaczej, bo też tam ma bardzo dużo możliwości do zmiany. To nie jest tak, że to jest takie idealne miejsce, tam jest dużo do zmiany. Szczególnie jeżeli chodzi o sferę sakrum. Tam ja nie widziałam, jeżeli chodzi o seksualność, żeby ta duchowa seksualność tam miała miejsce tak naprawdę. Że nie podchodzi się do seksualności w sposób duchowy, tylko w sposób bardzo pragmatyczny. Więc ja miałam dużo do powiedzenia i mogłam dużo wnieść, aczkolwiek cały czas musiałam być na tym tylnym siedzeniu, bo byłam też w takiej nietypowej sytuacji i to mi dużo dało, żeby odpuścić. Okej, dobrze, przyjdzie właściwie moment, jak się zapytałam, to się czymś podzielę, więc to mi dużo dało takiego, żeby być, a nie działać. Ja wychodziłam z miejsca działania, działać, a to było takie, że jestem, okej, że jak zauważą, będą chcieli, to się zapytają. Z czym przyjechałaś właśnie i dlaczego pół roku? Nie wiem, czy był jakiś powód, że nie przedłużyliście tam pobytu, czy to był jakiś określony tylko czas już z góry założony? Jak to oni już zamykali się na gości, bo oni też mają takie momenty, kiedy są tylko są członkowie wspólnoty razem. No i też nie było dalszego pomysłu, co z nami zrobić i my też tak czuliśmy, że już trochę jesteśmy piąte koło wozu tam i że to też już dalej nie służy niczemu. Dokładnie nie pamiętam, jaki był impuls, ale chyba stwierdziliśmy, że wyjeżdżamy. I do końca też było tak, że ty właśnie jakby nie posłużyłaś też swoją wiedzą, że tak powiem, że nie podzieliłaś się swoją wiedzą, czy jednak nastąpił taki moment, że mogłaś gdzieś tam się... Ja mam taką trochę szarą minetę, to znaczy, że ja miałam dużo spotkań z osobami z tak zwanego wewnętrznego kręgu i dużo prywatnych rozmów, których się dzieliłam, jak mnie pytali. Mhm. Czyli jakby moja wiedza, moja ekspertyza wychodziła bezpośrednio do osób z kręgów decyzyjnych, ale nigdy nie miałam jakiegoś na forum publicznym w Tamerze. Więc poprzez pewien rodzaj mądrości i powściągliwości też im się to spodobało, że jestem, bo zwykle tam przyjeżdżają mnóstwo ludzi, bo to jest bardzo popularne w tych kręgach i każdy dużo przyjeżdża nauczycieli od świadomej seksualności i tak dalej i każdy ma 1000 pomysłów, jakby zmienić Tamerę. I oni już trochę są tym zmęczeni, trochę też jest w tym ignorancji, bo ta wspólnota też, no ona funkcjonuje 40 lat, nie ma takich wspólnot, gdzie seksualność jest w centrum. Mhm. Nie ma takiej wspólnoty. Więc zwykle jest tak, że wspólnoty albo tego tematu w ogóle nie adresują, albo go tłumią, albo to jest twoja prywatna sprawa, bo oni też mówią, że seksualność nie jest prywatną sprawą. Oni mówią, że seksualność ludzka jest sprawą polityczną. Dlaczego? Bo jeżeli masz konflikt w domu, jeżeli masz nieudany seks, jakie są konsekwencje tego? Że to jest eskalacja, to jest efekt domino, tak? Od razu rodzi się agresja, ta agresja przenosi się do pracy, z pracy przenosi się na decyzje. Przecież ci ludzie, którzy są nieusatysfakcjonowani seksualnie, to przecież to są politycy, to są ludzie, którzy podejmują decyzje, to są jakby to, co się dzieje w sypialni, ma bezpośredni los na losy całego świata. Ja się śmieją często uczniowie, właśnie nauczycielka, jak krzyczała, to zawsze się mówiło, o, pewnie miała zły wieczór. No właśnie. Tak. I to dotyczy wszystkich. To dotyczy prezydentów, to dotyczy pani w sklepie, to dotyczy wszystkich. Nie? Czy jak mam niespełnione, niesatysfakcjonowane głęboko potrzeby seksualne i intymne, to się przekłada na wszystkie sfery naszego życia. Także jestem ciekawa, jak to funkcjonowało, bo skoro powiedziałaś, że to nie było sferą sakrum dla nich, a jednak jest to w centrum, to tak myślę sobie, jaki oni znaleźli swój sposób na to. Nie? Oni znaleźli sposób na to, żeby nie uciekać od tematu, nie uciekać od pożądania, transparentność, nazywać to, że mam pożądanie do kogo, być o tym transparentnym we wspólnocie, zgłaszać to, mówić o tym na forum, dawać ludziom możliwość reakcji na to, czyli nie tłumić erosa. Tak? To jeszcze nie jest jeszcze sakrum. To jest po prostu nie tłumimy energii seksualnej i ludzie, jeżeli mają ochotę na seksualność i to jest obopólne, to idą za tym. I to jest z drugiej strony, jest też ludzie, którzy są w takim, nazwijmy to, serwisie seksualnym,
którzy są otwarci do tego, żeby innym też pomagać. Czy są na przykład, dla nich bardzo ważne jest to, żeby nikt nie był wykluczony, bo założenie jest, że wszyscy ludzie na różnych etapach swojego wieku, także ludzie starzy, mają różne potrzeby seksualne. One innego typu są. Są bardziej zmysłowe, przytulanie i tak dalej, ale są. I problem polega na tym, że te potrzeby, szczególnie u kobiet starszych, samotnych i tak dalej, czy u mężczyzn nie są zaspokojone, czy wdowców i tak dalej. I to powoduje, że ci ludzie są samotni, rozgoryczeni, nieszczęśliwi. Więc tam jest mnóstwo osób, którzy chcą z serca to zmienić. Czyli że są w takiej możliwości serwisu, tak? Więc w związku z tym tam, jak ktoś ma potrzeby seksualne, to wychodzi na środek i mówi o tym. Tak? I wtedy osoby ze wspólnoty ma możliwość, ja czuję rezonans. Chciałbym, czy masz ochotę? Tak, okej, okay, no to mamy spotkanie. Tak? Czy to jest tak, że ja nie muszę iść konkretnie do pani A, czy B, czy C, ja mogę powiedzieć, że ja mam taką potrzebę. Albo na przykład, że chciałabym eksplorować, moim marzeniem jest bycie z dwoma mężczyznami na przykład. Chciałabym zobaczyć, co to jest w ogóle. Mówię o tym publicznie, później się okazuje, że X i Y też się zgłasza do tego, mi to pasuje, im to pasuje, voilà, proste. I to nie jest też takie osobiste, że nie ma tego poczucia odrzucenia, ojej, czy on będzie chciał. Bo seksualność często to nie chodzi o to, że ja lubię oczy tego Wiesia czy Stasia, a podoba mi się jego kształt pupy czy ciała. Tak naprawdę eros jest w każdym płynie i jest niezależny od wyglądu. I moje spełnienie seksualne nie musi w ogóle być zależne od tego, czy ta osoba mi się podoba, czy nie. Bo jeżeli ja umiem się skontaktować z własnym erosem, i druga osoba mi skontaktuje się z własnym erosem, to możemy się spotkać w zupełnie niespotykany sposób i ja wcale nie musi mi się ta osoba podobać seksualnie czy atrakcyjnie, a mogę mieć piękne spotkanie. Jak to może rozwalić struktury wielu ludzi? Tak, to że nie musi być love story, że ja muszę, ojej, on jest taki śliczny. Nie, może być tak, że ja mogę seksualnie się spełnić, jeżeli mam wystarczającą otwartość, otwarty umysł, no, bez przekonań. I to nie znaczy, że ja muszę się do niczego i umiem ustawić granice. To jest tak, że to jest na zasadzie mojej dobrej woli. Tu nikt nikogo do niczego nie zmusza. To jest możliwość dania opcji. I nagle świat takiego zawężonego świata konia, nagle, który ma klapki na oczach, nagle się okazuje, że jest tyle możliwości. Wow! To daje tyle wolności, tyle swobody, ulgi. No więc oni są na tym etapie, jak ja wtedy byłam, że ta seksualność jest uwalniana od wstydu, lęku, że to jest normalna potrzeba ludzka, co więcej, nie tyle normalna, ile podstawowa, że jeżeli ona nie jest spełniona, to cała reszta w ogóle nie ma sensu, jest do kitu, bo ta frustracja seksualna przenosi się na jakość wszystkiego, co robimy, więc to jest najważniejsze, co jest. Relacje są bardzo dla nich ważne, ale jeszcze brakuje sfery sakrum. I ja czułam, że ja tam jestem, że to mogłabym wnieść. Trochę to wnosiłam swoimi sposobami, też tym, kim jestem, w jaki sposób się noszę, w jaki sposób mówię. I to gdzieś docierało, no ale może z czasem dotrze bardziej. Na razie są na takim etapie i jakby ja chylę czoło, że ja próbowałam żyć z różnymi ludźmi i to jest tak trudne, bo jest tyle ścierania się na poziomie osobowym, żeby rozwijać tę wspólnotę przez tyle pokoleń razem, gdzie ta seksualność jest ważna, to jest olbrzymia zasługa. Więc oni idą powoli, systematycznie, ale idą do przodu. Więc dla mnie z jednej strony ta przyroda, ten kontakt i bycie z nim 24 godziny na dobę, to było błogosławieństwo. Z drugiej strony, pamiętam jak przyjechałam pierwszy raz, to ja byłam w szoku, że patrzyłam na tych ludzi i patrzyłam na to miejsce, które stworzyli i zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że ci ludzie stworzyli to miejsce. Dlatego ja patrzyłam na ludzi, ja jestem, moją ścieżką jest duchowość ciała, duchowość poprzez cielesność, a ciała większości osób tam są bardzo pospinane, ciasne, suche. Tacy Niemcy takie, prawda? I kobiety są bardzo męskie, też w wyglądzie są męskie. Więc ja miałam, no to było dla mnie duże wyzwanie, bo to jest zupełnie inna wibracja, do której ja się czuję blisko. Bo też musiałam nauczyć kontaktu z zupełnie jakby inną rasą dla mnie, ludzką, specyficzni dosyć.
i są bardzo hermetyczni, bardzo zamknięci. Bardzo zamknięci są. Czyli to jest tak, że trzeba zdobyć ich zaufanie. To nie jest tak, że po prostu, że jest taki bezpośredni kontakt. Nie. Więc nawiązałam kilka przyjaźni, głębokich relacji i z pełną grupą ludzi się zbliżyłam. Ale to było dla mnie trudne doświadczenie, z jednej strony czułam się jak w domu, a z drugiej strony zupełnie nie. Ale się nauczyłam mnóstwo tego właśnie, jak funkcjonuje wspólnota, co jest ważne, narzędzi. Ja po prostu tam się przyglądałam, ja w pewnym momencie odpuściłam, okej, ja nie jestem tam nauczycielem, ja jestem tam uczniem. Nie? I patrzę, jak to funkcjonuje, jak to działa wszystko. Byłam zapraszana na wewnętrzne takie różne spotkania, gdzie goście nie byli zapraszani, więc ja to bardzo doceniłam i też czułam się doceniona przez nich. Więc to we mnie wchłaniało się i to się gdzieś kumuluje, bo we mnie woła bardzo mocno ustanowienie wspólnoty. I ja wydaje mi się, że jestem gdzieś tuż przed, już kilka takich połów podejmowałam, która byłaby wspólnotą nowego paradygmatu, najbardziej woła to utworzenie wspólnoty, która jest, bazuje na polu morfogenicznym, czyli inteligentnym polu, które przez samo wejście w to pole, ono już przekazuje informacje i pewnych wibracji nie dopuszcza, na przykład wibracje przemocy, tak? Że pewnych ludzi po prostu odpycha, wyrzuca, nie można w ogóle wejść. Nie wibrują na tej frekwencji, tak? Czyli, bo mnie to fascynuje, jak ustanowić wspólnotę bez guru, bez hierarchii, a jednocześnie oczywiście potrzebny jest krąg, czyli ludzi wiedzących, czy osób, które założycieli, ale jednocześnie tak, żeby troszeczkę, bo w tym, że jest bardzo mocno, to jest bardzo mocna linia. Są założyciele i jakby oni mocno puszczają ich przekaz i nie ma miejsca na nic innego, tylko jest to. Mnie bardziej interesuje tworzenie pola mądrości, które by było polem takim jak trochę jak rtęć, jak muszę sobie powiedzieć, jak rtęć się porusza, kropla rtęci, że to jest takie żywe pole, które uczy się samo, ale też nie absorbuje, bo też jest mnóstwo takich grup, gdzie to jest tak, że jak robimy taki miszmasz, taką serówkę ze wszystkiego, z różnych ścieżek duchowych, robi się taki new age, to do niczego nie prowadzi, to nie działa na dłuższą metę. Dlatego większych grup, większych wspólnot jest bardzo hermetyczna, bo to tylko to działa na razie. Mnie interesuje coś nowego. Jak stworzyć coś, co jest samo uczącym się polem, ale nie bazującym na ego ludzi. Tylko jest polem mądrości. Więc ja czuję, że to się we mnie wszystko to kumuluje teraz. To, co się nauczyłam tam, z różnych właśnie tych innych moich ścieżek duchowych, nauczycieli. I to się wszystko gdzieś materiuje. Ja słucham i wydaje mi się to wręcz takie, Boże, jak to jest możliwe, żeby coś takiego stworzyć. No ale na pewno, jeżeli się w Tobie takie pomysły pojawiają, to życie pokazuje, że jak pojawia się pomysł, to i jego rozwiązanie się pojawi. To jest takie moje marzenie właśnie, żeby żyć. To jest też pamięć, marzenie, ale też pamięć, bo we mnie jest gdzieś taka pamięć pochodząca się z czasów Lemurii. To jest taka starożytna cywilizacja, gdzie seksualność była czymś więcej niż tylko na intymność taką po prostu między dwojgiem ludzi, że seksualność jest bardzo wysokowibracyjnym językiem komunikacji. Komunikacji pozawerbalnej, komunikacji przemyślenia nowych informacji, aktualizowania naszej świadomości, rozszerzania. Przebudzenia, więc moim marzeniem jest stworzenie takiego miejsca, kiedy seksualność jest traktowana jako sakrum, gdzie ludzie żyją w dowolnych możliwościach, konfiguracjach związkowych. Czyli ja nie jestem jakby jakoś, nie preferuję żadnego, ludzie mogą wybierać, ale to musi być wybór. To nie może być tak jak teraz, że jest monogamia i nie ma nic więcej, bo ja się boję. Większość związków monogamicznych jest z lęku, prawda? I z tego też, że nie ma alternatywy. Chciałabym, żeby ludzie mieli możliwość wyboru i żeby to się samo niejako działo. Okej, że ja się dedykuję teraz, że ja chcę być z tą inną osobą, ale mam inne możliwości. Więc możemy być w celibacie. Celibat to nie znaczy, że jestem odcięta od energii seksualnej. To znaczy, że jestem seksualna sama ze sobą. Mogę być seksualna z przyrodą,
w sensie, że czuć ten przepływ, połączenie seksualności z przyrodą, sił witalnych. Mogę być w związku monogamicznym, czyli dedykowanie mojej uwagi jednej osobie. Mogę być w związku otwartym, kiedy mam jednego głównego partnera i mam możliwość też innych kontaktów seksualnych. Mogę być w związku poliamorycznym, kiedy to jest poliamoria, czy wielomiłość, kiedy wszystkie zaangażowane osoby są w jakiejś formie miłości ze sobą. Więc jest dużo tych możliwości, jeszcze są pewnie jakieś inne, nienazwane, gdzie na każdym etapie życia jakby czujemy co innego jest dla nas adekwatne. I chodzi o to, żeby mieć możliwość eksploracji tego, kim jestem. A nie dlatego, że jestem jak po prostu szczur w klatce w laboratorium, bo wszyscy tak robią, bo nie ma innej opcji. Chodzi o to, żeby być sobą, żeby eksplorować, czym jest to życie, kim ja jestem. Żeby to pole, w którym żyję, było wspierające, bo cały system rodzinny, cały system macierzyństwa, edukacji, który mam obecnie, jest antyludzki, obcinający skrzydła, tworzący, odcinający ludzi od wrażliwości bardzo. I ja widzę po sobie, jak bardzo ja cały czas chodzę w zbroi, mimo że już mam serdecznie dosyć, ale jak tylko wychodzę z tej zbroi, to po prostu cały czas czuję się jak pod ostrzałem jakichś latających mieczy. I nie dlatego, że ktoś to mnie skrzywdzi nawet celowo, tylko ludzie są tak niewrażliwi, tak gruboskórni. Sposób, w jaki mówią, wibracja, przekleństwa, nieuważność, głupota, manipulowanie, kłamanie, takie niedbalstwo, albo a to nie ma znaczenia, to, co mnie najbardziej dotyka obecnie, to jest brak szlachetności. Że te takie noble values, takie szlachetne jakości, totalnie nie ma. To jest zaprzepaszczone. I ja bardzo mocno teraz czuję, że moją jakimś takim wołaniem głębokim, że ja doszłam do jakiegoś momentu depresji w pewnym momencie, że ja nie chcę żyć w takim świecie. Nie chcę żyć w świecie ludzi, którzy są tchórzami i którzy idą, są konformistami i z lęku o przetrwanie po prostu wybierają jakieś straszne rozwiązania, kiedyś sami cierpią, bo są koniunkturalni i nie chcą im się nic zmienić w życiu, się boją. Albo nie chcą wiedzieć, bo ignorancja jest lepsza niż wiedza, bo musieliby coś podjąć działanie, więc lepiej nie wiedzieć. Więc ja doszłam do takiej krawędzi, że mam dosyć, że ja już nie chcę w czymś takim funkcjonować. No i to się akurat złożyło z tym, że przez te ostatnie lata ja prowadziłam bardzo dużo warsztatów i ostatnio podjęłam decyzję, że koniec, że właśnie, że ten rok to jest ostatni rok prowadzenia warsztatów przeze mnie, tak jak do tej pory. Bo widzę to, co się dzieje, że to daje taki, że to jest taki painkiller, że to jest taki proszek do bólu głowy, żeby nic nie zmienić w swoim życiu, utrzymać status quo, być tym szczurem w laboratorium, być w tym matrixie, być tym robotnikiem wyzysku, maszyny wyzyskującej kapitalizmu, niszczyć ziemię. I mnie to też bardzo porusza, co się dzieje właśnie z ten ruch walczący o zmiany klimatyczne, prawda? Ja teraz w Szwecji też mieszkam i to jest mocny temat właśnie Grety. I dla mnie ta dziewczyna, ta dusza po prostu jest, ten wojownik w niej, to jest coś po prostu, ja po prostu płakałam, jak ją zobaczyłam i cały czas mnie to porusza, że właśnie nie ma takich osób, że nie ma tego takiego, że ona mówi, że mnie nie obchodzi popularność, mnie nie obchodzi w ogóle, co wy o tym sobie myślicie. Ja chcę, żebyście panikowali, ja chcę, żebyście zrobili jakieś kroki, bo nasz dom jest w ogniu, że trzeba podjąć kroki. Musicie, ona zmusiła swoją mamę do tego, żeby przestała latać samolotami. Ja też doszłam do takiego miejsca, że koniec, że to, co ja robię, że zaczęłam ograniczać swoje podróże, i latać i zaczynam myśleć, jak wdrożyć to zero waste, jest takie zero, żeby jak najmniej śmieci produkować, bo rozwiązaniem nie jest recykling, rozwiązaniem jest przestać produkować śmieci, bo my giniemy w tonach codziennie produkowanych śmieci, nie ma co z nimi robić i jak będziemy dalej, za 30 lat rozwinie się taki łańcuch zdarzeń, klęsk, katastroficznych klęsk pogodowych i w przyrodzie, że nie będziemy mogli go zatrzymać w żaden sposób. I my jesteśmy na krawędzi zagłady planety, ludzkości,
A zachowujmy się tak, jakby wybieramy nową kanapę do pokoju, czy nowe mieszkanie. Po prostu żyjemy jak zombie. Nie chcemy wiedzieć tego, co się dzieje na świecie. Zawężamy swoją świadomość, chcemy spać, bo jest poczucie bezsilności, co ja mogę zrobić. Bo bym musiał zmienić całe swoje życie. Ja o tym myślę. To jest trzeba zmienić cały system życia. Wszystko. Moim największym marzeniem to jest zakorzenić się. Ziemia, czekam od czasu Tamery, czekam, żeby mnie Ziemia zawołała. Gdzie jest moje miejsce? Że to jest moja Ziemia, że chcę nawiązać relację miłosną z Ziemią. Ja nie chcę kupić, posiadać, mieć Ziemi, tylko chcę, żeby mieć relację, że to jest moja kochanka, mój kochanek, to jest relacja miłosna. I ja marzę o tym właśnie, żeby był ogród, żeby założyć, żeby to jest Ziemia, do której ja przynależę. Nie ona do mnie, ja przynależę do tej Ziemi. Tak jak Indianie zawsze mówili, że my przynależymy do Ziemi. I mam głębokie, takie wielkie pragnienie w sercu, że ja chcę zacząć przynależeć do jakiejś Ziemi, żeby mnie przygarnęła. I tak czekam i czekam i czekam, to już jest trzeci rok na te głębokie i jeździłam. Ostatnie 3 lata bardzo dużo jeździłam po świecie. Bo czułam też, że jakby moją rolą przez ostatnie 3 lata było też takie aktywowanie świadomości. I robiłam różne warsztaty na całym świecie, nie po to, żeby zrobić warsztat, tylko po to, żeby tą energię, którą tam zbierzemy, żeby ją do Ziemi przekazać i żeby aktywować pole świadomości. Czyli bardzo dużo świadomej pracy dla tego miejsca. Bo wiele warsztatów się toczy z pozycji kolonizacyjnej, że my przyjeżdżamy bez luksus, bez słońca, bo Tajlandia, bo Bali. I my jesteśmy tymi kolonizatorami, którzy przyjeżdża tam, zostawia ogromny ślad za sobą. Całe samoloty, całe śmiecie, które zostawiamy za sobą, po to, żeby przez chwilę, że to tak jak zjeść loda i co dalej. I później następne pokolenia muszą płacić cenę tego. Ja bym chciała zmienić całkowicie całe swoje życie, czyli zakorzenić się, zacząć żyć proste, bardzo mi było proste życie na Ziemi. I żeby zacząć stworzyć miejsce bardzo proste na Ziemi, gdzie ludzie przyjeżdżają tam, ale nie po to, żeby być konsumentami, bo to, co się dzieje, ja widzę na rynku warsztatowym, rozwojowym, jest to, że ludzie zaczynają być konsumentami, klientami. I tak jak ja wychodzę z tego starej ścieżki duchowości, kiedy uczniowie przychodzili nauczycieli z pokorą i z tym poczuciem, że okej, tak, że z jakimś rodzajem otwarcia, że ja wybieram świadomie na swojego nauczyciela i jak już go wybiorę, to podążam za jego wskazówkami czy jej. A teraz jest takie poczucie, no troszkę tu dziabnę, tutaj, tu już niewygodnie, tu już mnie dotyka za bardzo, to tu nie, pójdę tam. Tak, żeby nic nie zmienić, żeby było status quo. I ja nie chcę uczestniczyć w tym rynku, bo to jest, rozwija się duchowy materializm. Ego konsumuje wszystkie nasze wysiłki po to, że ja jestem specjalny, jestem wyjątkowy. Zaraz ktoś, kto zrobił 10 warsztatów, już robi swoje warsztaty. Teraz jest więcej nauczycieli niż uczniów. I to się robi, ta jakość się tak obniża tego wszystkiego. Teraz każdy wszystko może uczyć wszystkiego. Już nie potrzebujemy nauczycieli, już wszystko umiemy, możemy się uczyć od siebie nawzajem. I ego się tak nakręca, tak buzuje i to jest ślepa ścieżka, tak mi się wydaje. Ja nie chcę w tym uczestniczyć i też nie chcę kolejnych luksusowych lokalizacji, gdzie ludzie jeżdżą gdzieś na koniec świata po to, żeby na chwilę poczuć się lepiej i co z tego. Przestaję robić te jednorazowe warsztaty i chcę skupić się na tym, co daje ludziom faktycznie sens, czyli długofalowy rozwój. Czyli jak już będzie, pojawi się Ziemia, to bym chciała robić długofalowe programy dla ludzi, którzy faktycznie chcą się zaangażować. Dla mnie najważniejsze jest odpowiedzialność i zaangażowanie. Czyli wieloletnie projekty, ludzi, którzy przyjeżdżają, wracają i którzy też coś wkładają od siebie. Nie ma tak, że o nie, jest tylko 10 sałatek, o czemu nie ma 11, a czemu tu za dużo papryki, a tu za mało pomidorków. Nie, nie ma żadnego wybrzydzania, żadnych chimerów, jest to, co jest. I mamy jedno danie, jakby chciałabym wprowadzić takie bardzo proste zasady. Dobra jakość, dobre żywienie. Jest jedno danie jednogarnkowe, proszę bardzo, nie ma nic więcej. I też takie proste zasady, typu na przykład, że każdy dostaje swoją miskę bambusową na przykład i to jest twoja miska na cały pobyt. I proszę bardzo, zrób nią co chcesz.
ty musisz zadbać, ty musisz umyć, ty musisz wziąć odpowiedzialność. Bo my jesteśmy takimi rozkapryszonymi dzieciakami, które przyjeżdża, zużywa, wyrzuca śmieci i następne. To już mi się nie podoba, następny telefon. To nie, to już jest nowszy model. Nie, że jakby, że wydaje mi się, że trzeba zacząć sobie tego rodzaj dyscypliny, powściągnięcia się i tego, że jedno mi wystarczy. I też myślenia o tym, jak ja konsumuję, co ja kupuję, zaangażowanie się w to, że jak przyjeżdżam, to też ludzie przyjeżdżają po to, żeby się zaangażować, żeby zbudować może coś razem. I też chciałabym dwa nowe rozwiązania wprowadzić, na przykład dla ludzi. Jedno to jest dla ludzi, którzy mają dzieci. Na przykład jest bardzo trudno się rozwijać dla ludzi, którzy mają dzieci. I chciałabym wprowadzić, no mam mnóstwo różnych pomysłów, typu, że ludzie przyjeżdżają z dziećmi na tą ziemię i że dla dzieci jest ich wioska i tam są ludzie dedykowani i to są też ludzie, którzy są z warsztatów, że najpierw daję siebie, najpierw jestem z dziećmi, a na kolejny warsztat za 2 miesiące na przykład przyjeżdżam i jestem tylko dla siebie, a moje dzieci są pod opieką innych rodziców. Czyli taki rodzaj bycia razem, współistnienia, ale też kontrybucji. Że to nie jest tak, że ja zapłacę i proszę mi dać, tylko że ja muszę coś z siebie dać. Najpierw dać, a później dostać. Czyli uczenie się od nowa takich podstawowych, szlachetnych zasad współistnienia razem i dbania, a co wokół się dzieje. Albo kolejne, na przykład, że są ludzie, którzy chcą się rozwijać, a na przykład nie mają takich środków finansowych, ale mają czas i chcą się zaangażować. Okej, to przyjedź miesiąc wcześniej i pomóż nam budować domy, na przykład z gliny, czy jakieś kopuły, czy pomóż nam robić ogród. Zaangażuj swoją pracę, swój wysiłek, swoje umiejętności i później możesz uczestniczyć w warsztacie na przykład, nie? Że też jakieś inne, alternatywne rozwiązania, nie tylko konsumeryzm, konsumpcja i później wymaganie, że proszę mi zrobić orgazm. Tak? Więc zależy mi na budowaniu wspólnotowości i zaangażowania i odpowiedzialności. Bo ludzie też, my jesteśmy impotentami. Bo my tylko, proszę mi, daję pieniądze, proszę mi zrobić, a działanie, zaangażowanie, pasji nie mamy. Nie ma orgazmów, bo nie ma pasji też. Straciliśmy pasję, straciliśmy chęć robienia czegoś w życiu, cieszenia się z prostych rzeczy, żeby ugotować razem coś. Takie proste rzeczy, które nie wymagają pieniędzy. Dlatego musimy jechać na koniec świata, bo nie umiemy czerpać przyjemności z prostych, małych rzeczy. Dyscyplina, kolejny jakby na ścieżce buddyjskiej jest całe to jest 6 parametrów, na przykład dyscyplina, szczodrość. Chciałabym bardzo według pewnych zasad zacząć pokazywać bardzo proste, ale bardzo zdyscyplinowane życie, gdzie też jest miejsce w tym, ta dyscyplina to nie jest po to, żeby powściągnąć i stłumić, tylko po to, żeby nasz klejnot, nasz diament mógł zacząć świecić. Bo jak my wchodzimy w taką rozlazłość i takie to wszystko to... I życie na ziemi, życie blisko w kontakcie, świadomym kontakcie z ciałem, ze zwierzętami, z roślinami, bycie w kontakcie niewerbalnym z nimi. To jest, ja mam wielkie marzenia, wielkie to mi jakoś tak mocno czekam, po prostu czekam na to, żeby... Bo ja żyję z takiego miejsca, że ja nie wytwarzam tego z głowy, że o, chciałabym zwrócić pomotę, gdzie by tu kupić ziemię, tu kupmy. Jakby ja bardziej słucham, gdzie mnie woła, gdzie o. I to później przychodzi poprzez przypadkowe rozmowy, tak zwane przypadkowe. Ktoś mi o czymś powie, ktoś mi poinformuje, o! I to jest tak, że ja przez ostatnie 3 lata mnóstwo podróżowałam, się przeprowadzałam i zawsze kolejne miejsce przychodziło znikąd. To był zawsze impuls tutaj. To był zawsze przychodziło przez jakiś zbieg, tak zwane okoliczności, ale ja już tęsknię za tym, żeby się osadzić gdzieś i właśnie, żeby zacząć to budować nowe, proste życie we wspólnocie, gdzie seksualność jest tym właśnie naszym kontaktem duchowym, gdzie ludzie mają wolność eksploracji siebie i gdzie też jest wspólny rozwój, ale gdzie też jest praca własnymi rękami i też jest sztuka. Dla mnie bardzo ważne jest zaczęcie eksplorowania świata sztuki, tworzenia razem czegoś. A ja ci powiem, że jak o tym mówisz, też normalnie, jak czujesz, ja po prostu jestem jak wciągnięta w tą energię taką i po prostu słucham i aż jestem, czuję twoją energię, czuję jak ty bardzo mocno, jak jesteś nakręcona na to, nie wiem jak to powiedzieć, jak masz taką mocną energię, jak mówisz o tym, to jest niesamowita energia. Aż po prostu wszystko tam czuję, że tam się gotuje w środku, coś się gotuje. To fascynuje, bo to jest takie życie,
powód, to jest z jednej strony powód do bardzo rzeczy, które gdzieś tam są w nas, ale z nowego rozdania. Czyli połączenie paradoksów. I tym jest właściwie ścieżka tantry, połączenie paradoksów. Czyli jak budować coś, kiedy nie ma guru, nie ma przywódcy, ale są osoby, które przez to, że są bardziej rozwinięte, że mają większy dostęp do mądrości, czy że więcej doświadczyły w swoim życiu, mają więcej do zaoferowania. Tak jak starszyzna na przykład, tak? Czyli jak jednocześnie uwzględniać rangę ludzi we wspólnocie, a jednocześnie nie budować hierarchii, tak? Czyli znowu jak się dzielić władzą, jak stworzyć decyzje, jak rozwiązywać konflikty. Jakby ja mam tyle różnych przemyśleń, które łączy stare z nowym. Tak? Bo to jest, my jesteśmy na drodze ewolucji, że nie ma powrotu, to nie jest powrót do życia w przyrodzie, jakiegoś z czasów jaskiniowych czy matriarchatu, to jest ewolucja, to jest krok do przodu. To też nie chodzi o to, żeby wyrzucić teraz całą cywilizację za drzwi i zapomnieć, jak to wszystko połączyć, jak to, co jest wartościowe w wczesnym świecie zostawić, to co jest, wspiera duszę człowieka, wspiera głębokie połączenie ze sobą, a zostawić za drzwiami to co nas niszczy. Więc kolejnym moim krokiem jest taki, że ja chcę wyjść z Facebooka. I to jest dla mnie, ja jestem od 10 lat i dla mnie to jest całe życie idzie przez Facebook, zawodowe i osobiste. Ja mam mnóstwo kontaktów na całym świecie z różnych kierunków. I dla mnie życie bez Facebooka, teraz jak sobie myślę, wow, to jest po prostu cała informacja ze świata, wszystko to, co wiem o Grecie, nauki różne, informacje, co się dzieje u moich znajomych, wszystko idzie przez tamtym nurtem. Ale to zobaczyłam, że to mnie trzyma na bezpiecznej pozycji, bo ja teraz bardzo eksploruję temat intymności, to mnie trzyma na dystans ręki. Bo ja jestem tym podglądającym przez dziurkę, a co u moich znajomych się dzieje? Aha, zobaczmy, co tam u nich jest. Ale ja nie mam intymnego kontaktu. Zamiast zadzwonić do nich, napisać, umówić się na spotkanie, to ja zajrzę, bo wszyscy teraz wszystko obnażają, nie muszę się spotykać, po co, popatrzę sobie. Jestem tym podglądającym przez dziurkę. I też mnie irytowało, że do mnie ludzie, których nie znam, piszą bezpośrednio do mnie listy. Dla mnie to jest wow. Piszą, pytają jakieś intymne rzeczy, jakby tak jakbym była taką koleżanką, że hej, a powiedz mi, jak mam zrobić to i to, albo... Mówię, ale moment, my się w ogóle nie znamy, gdzie... Takie skrócenie sztuczne dystansu, coś w tym jest nienaturalnego, że powinno być naturalny jakby sposób do dochodzenia do bliskości, że my jesteśmy tak, mamy pokręcone, jeżeli chodzi o intymność, że nie umiemy być intymnie, że drugą stroną tej monety, że skracamy ten dystans, do poziomów absurdu. I mi się to nie podoba, bo traktujemy siebie bez szacunku też często. I ktoś mi zadaje takie obce pytania, na które ja mogę odpowiadać osobie, z którą się przyjaźnię od wielu lat. Mówię, hej, ale w ogóle dlaczego ty do mnie piszesz? Ja ciebie nie znam. Nie, to jakby... I miałam taki na początku pomysł, to może powinnam w ogóle... ktoś powinien przejąć moją stronę facebookową, ale powinien sobie powiedzieć, nie. Cały Facebook to jest kultura rozwijania braku bliskości, tak naprawdę, dystansu do tego, że każdy może napisać byle co, może obrzygać drugą osobę bez myślenia, to jest łatwe, mogę napisać cokolwiek. Kultura hejtu rozwinęła się poprzez Facebooka. Facebook jest głównym, według mnie, źródłem przyzwolenia na nasze demony. Generalnie jakby te media społecznościowe, tak, jest też wiele. Tak, no ale to jest główne, prawda? Główne medium, gdzie każdy może napisać cokolwiek, bez żadnych konsekwencji, żadnej odpowiedzialności. Ja nie mam żadnej odpowiedzialności, ale ta osoba, która to czyta, ją to dotyka. Ją to wpływa bezpośrednio na życie. Ja pamiętam, jak byłam w ciąży i miałam taką nieprzyjemną sytuację, ludzie pisali, których nie znam, jak mnie to dotykało. I mówię, coś tu jest nie tak. Ludzie, których nie znam, nie widziałam na oczy, nigdy nie byli u mnie w domu i ja pozwalam do tego, żeby to do mnie tak głęboko dotykało, bo ktoś coś napisał. Mówię, nie, coś tu jest nie halo. Że ten sztuczne skrócenie dystansu, że ja mogę sobie pozwolić na cokolwiek, jak spotkam kogoś na ulicy, to nie zacznę jej mówić jakichś takich rzeczy, a ty to w ogóle powinnaś to i to, prawda? To jest takie sztuczne skrócenie dystansu, to jest nienaturalne. Bez szacunku do drugiej osoby, bez uwzględnienia jej godności. Nie podoba mi się cały ten... I też takie miałkie dyskusje, że każdy teraz jest dobry w gadaniu, bla, bla, bla.
a pokaż mi swoje życie. I te cytaty, i później też umieszczanie jakichś ważnych słów. No i co z tego? I co z tego? A co w twoim życiu jest? Albo pokazywanie swoich nowych, co dzisiaj miałam na obiad jadłam, albo ciągle te kultura selfie. Ja teraz mam kilka osób, które mentoruję tak indywidualnie i wszystkim mówiłam koniec selfie, zero wrzucenia face. Po co? Jakby co to daje, nie? Ta świadomość, która chce siebie zobaczyć, ale do tego trzeba praktyki duchowej, a nie zdjęcia na Facebooku. Więc jakby mam wrażenie, że doszliśmy do takiego momentu, kiedy zaczyna to się przychylać na negatywną stronę. I ja widzę, jakie to jest duże uzależnienie. Ja widzę, dla mnie, ja podjęłam tę decyzję w lutym, przyszła w trakcie medytacji, taka bardzo silna myśl, że mam to zrobić. I pierwsza moja reakcja była, o, taka ulga. A teraz mówię, o, a teraz czuję w sobie, jakbym po prostu traciła jakąś tożsamość, traciła życie, że ja nie będę miała z nikim kontaktu, nie będę miała, wow, w ogóle jak to zrobić, jak z tego wyjść, tam tyle, tam cały świat, cała tożsamość zbudowana. Tyle moich tam, setki moich zdjęć, setki moich komentarzy, artykułów. I mam to wszystko skasować? No właśnie. Ale chciałam dodać, że to, co będę kontynuować, to, co jest wartościowe, czyli jak widzę, jak bardzo wartościowe są sesje indywidualne, więc będę przyjeżdżać do Polski z sesjami indywidualnymi, bo widzę, że ludzie sami z siebie wracają i widzę osoby, to jest niesamowite, że właśnie wracają i po pół roku są tak kolosalne zmiany w ich życiu, realne, namacalne, że to nie jest warsztat, w którym przyjeżdżają i są fajerwerkiem i wracają i znowu jest to samo, tylko że są dedykowani do wprowadzania zmiany, mają prace domowe pomiędzy tymi sesjami, coś się zadziewa, wracają, że więc chcę to kontynuować i chciałabym też kontynuować te wprowadzenia do tantry weekendowe, bo to widzę, że też jest takie właśnie sianie ziaren, a moim ostatnim warsztatem będzie, tym dłuższym, to będzie ostatni też mój wyjazd na Hawaje. To będzie przywołanie ducha Lemurii, ściągnięcie mądrości, to ona już od 2 lat przekłada, od 1,5 roku przekładamy, bo ciągle jakby, bo Lemuria to jest ta, nie wiem czy jesteś jakby blisko, to jest ten kontynent Mu, to jest przed Atlantydą, to jest energia bardzo obła, można by powiedzieć, uzdrawiająca, bardzo dużo mądrości, bardzo dużo żywioł wody, bardzo dużo obłości, uzdrawianie poprzez dźwięk, bardzo wysoka wibracja i chodzi o to, żeby tą mądrość Lemurii, kiedy seksualność też była poliamoryczna, kiedy seksualność była językiem komunikacji, kiedy była też zmiennokształtność, że mogliśmy zmieniać kształty energetycznie i męskość i żeńskość była w idealnej równowadze i w połączeniu, żeby ściągnąć tą starożytną mądrość właśnie do ówczesnych czasów, bo potrzebujemy tego, bardzo potrzebujemy aktywować w sobie, bo to jest kultura bez przemocy, to jest cywilizacja bez przemocy i dlatego ona też zginęła, bo nie miała strażników. Dlatego dla mnie, ja też bardzo ważnym elementem w obecnym rozwoju świadomości jest aktywacja energii strażników. Granice, mówienie stop, mówienie nie, tak, to jest świadomość rozróżniająca. I nie można przywołać tej energii bez przemocy, jeżeli nie ma silnej energii strażników. Bo dlatego właśnie Lemuria poszła pod wodę, bo brakowało strażników. Oni byli nieprzygotowani. Atlantyda całkowicie pochłonęła Lemurię i oni byli przygotowani po prostu na atak, oni byli przygotowani na wrogie zamiary wobec nich. W związku z tym, jeżeli chcemy wrócić do swojej bezbronności, niewinności, delikatności, musimy mieć też w sobie energię strażnika. Dlatego ostatnim warsztatem będzie właśnie ten warsztat przywołania Lemurii na Hawajach, bo to jest tamte miejsce, stamtąd właśnie. I prawdopodobnie to będzie gdzieś pewnie w marcu przyszłego roku. I tym bym chciała zakończyć ten etap. No i mam nadzieję, że wkrótce pojawi się Ziemia i wtedy będziemy mogli zacząć ten pionierski projekt budowania nowej Ziemi z ludźmi. Od początku, organicznie, moimi krokami. A mieliśmy u Ciebie rację, tak. Jeszcze do tego nie doszłyśmy. Znaczy w ogóle dla mnie to jest załamujące, że mówisz, że właśnie po takich warsztatach, gdzie ja sama czułam, że to jest po prostu jakaś
każdy warsztat u Ciebie, to co to była jakaś, ja nie wiem, mi się wydawało jakby przeskok, jakiś taki, ja to nazywam przeskok kwantowy, że po prostu tyle rzeczy się tam dla mnie działo, że ja nie byłabym w stanie chyba wrócić do tego samego miejsca, w którym byłam wcześniej, więc aż mi się wierzyć nie chce, że mówisz, że chcesz z tym skończyć, bo nie widzisz też takich... Ja bym chciała to doprecyzować może, bo tak, te warsztaty, które ja robiłam, faktycznie dla mnie to było bardzo ważne, żeby to nie było wracanie do, że ludzie wracają do domu, jest wszystko to samo po dwóch tygodniach. Więc rzeczywiście na moich warsztatach zawsze było tak, że była bardzo mocna transformacja i ja zawsze wychodziłam z miejsca wolniej, mniej znaczy więcej i żeby iść bardzo powoli i głęboko do celu, w dół. I to się rzeczywiście działo, ale to, co ja obserwuję przez to, że cały rynek warsztatowy jest coraz bardziej niskiej jakości, ludzie przychodzą coraz bardziej zamknięci i w ogóle nie tylko rynek warsztatowy, ale są bardzo trudne czasy teraz. Jest pralka włączona i jest ciężko i nie mamy wsparcia i nie mamy wspólnoty, więc ludzie przychodzą z bardzo zamkniętymi sercami, z niechęcią do zmienienia czegokolwiek, bo jest też tyle bólu nagromadzonego, że tak naprawdę po pierwsze jest coraz trudniej dla mnie, też jako prowadzącej, bo jest coraz większy opór ludzi na prawdziwą zmianę i coraz mniej takich faktycznie przełomów, że coraz bardziej ludzie się zamykają w sobie. I problem polega też dla mnie na tym, że to pole warsztatowe jest coraz mocniejsze i czym bardziej ludzie się zamykają, tym bardziej to idzie przez moje ciało. Ja na każdych warsztatach jestem poważnie chora albo po. Więc to idzie wszystko, to co nie idzie, to jest tak, że transformacja się dzieje, pole świadomości jest bardzo mocne i potrzebujemy, nasze ciało to jest jak antena, która ściąga do ziemi. Jeżeli ciało jest zamknięte i nie chce się otworzyć, to idzie tam, gdzie jest otwarte. Jak u mnie jest otwarte, to idzie przeze mnie. I to jest po prostu dla mnie za dużo. Dla mojego ciała, mój świadomość to ogarnia, ale moje ciało coraz gorzej. Więc to nie jest, i to też nie jest dobre dla innych, że ja przez siebie przepuszczam coś dla innych. To nie jest dobre, to nie jest rozwijające. Więc z jednej strony to nie jest dobre dla mnie i dla innych, z drugiej strony ta właśnie jakość ogólnie rynku warsztatów rozwojowych spada i jest ten rodzaj konsumeryzmu, więc ogólnie ja po prostu chcę z tego wyjść po to, żeby zaproponować nową jakość. Zaproponować nową jakość, gdzie ludzie muszą się bardziej zaangażować, gdzie muszą dać więcej z siebie, z poziomu serca więcej. Nie, że przyjechać na gotowe i zapłacić, tylko zaangażować się swoim umysłem, sercem, ciałem, żeby być w tym. I że nie, bo to dochodzi do już takich paradoksów, że na przykład robię warsztaty pod Warszawą i do mnie ktoś pisze, a nie robi pani warsztatów w Poznaniu? Obawiam w Poznaniu, bo nie, Warszawa to za daleko. Jak pani będzie mówiła w Poznaniu, to ja przyjadę. To jest absurd. Kiedyś było tak, że ludzie miesiąc pieszo szli, żeby znaleźć swojego nauczyciela. Bez jedzenia, bez spania, gdzieś tam zatrzymując się w gościńcach, mówię o bardzo dawnych czasach. Tak? A teraz, o nie, Warszawa nie, za daleko. Pociąg, nie? Czy, nie, nie, jak będzie w Poznaniu, to ja przyjadę. Sesje indywidualne. Są klienci, którzy specjalnie do Warszawy przylatują z Norwegii na sesje indywidualne, a czasem piszą ludzie do mnie, a gdzie pani przyjmuje tym razem? Aha, tutaj. A nie, ja mieszkam w Tarchominie. Nie, nie, to za daleko. A nie ma gdzieś bliżej? To mi ręce opadają. Gdzie jest motywacja zmiany? Gdzie jest chęć przekroczenia jakichś przeszkód? Że jest taka wygoda, że za chwilę powiedzą, że proszę, czy może pani do mnie do domu przyjść? Tak jak masażystka, nie? Że to już się robi tak, a najlepiej, a przecież online nie można mieć jakichś sesji uzdrawiających? Albo ktoś do mnie pisze, że chciałbym uruchomić swoją seksualność, jakoś uzdrowić. Można jakoś się przez internet? To już jest absurdalne. Absurdalne. To jest tak, jakby ktoś mówił, że mogło urodzić dziecko przez internet, nie? Że seksualność... Tak, można zrobić pewną pracę przez internet z poziomem przekonań, umysłu, energii, ale seksualność jest poprzez ciało i to ciało trzeba uzdrowić przede wszystkim, więc jakby ja bym chciała obciąć to lenistwo nasze,
to gnuśnienie, rozgoryczenie, bo to działa na naszą własną niekorzyść. Więc ja to tak robię dla naszego pożytku, tak? Że jak nie ma tych możliwości, chcesz się naprawdę rozwijać, proszę bardzo, proszę się zapisać na 3-letni program, przyjeżdżać, zadeklarować się, włożyć coś z siebie i to będzie test, czy naprawdę mi zależy na zmianie. Czy ja chcę tylko wziąć nowego batona, bo trochę jakoś źle się czuję, chciałabym coś poprawić. Więc ja też nie mówię, że coś jest złego w takim podejściu, ale to nie jest moje. To nie jest moja ścieżka. Są nauczyciele, są prowadzący, którzy chcą to robić, proszę bardzo. Mnie nie interesuje produkcja bakonów czekoladowych, żeby się poprawić samopoczucie na 2 godziny, czy na 2 tygodnie, czy na miesiąc. Że zależy mi na tym, żebyśmy zmieniali jakość świata poprzez zmianę siebie. I do tego wymaga odwagi, dyscypliny, szczodrości wobec siebie. Naprawdę iść do celu, że nie chce mi się, no dobra, ale że rozwój polega na tym, że co chwila przychodzą momenty upadku, przychodzą momenty euforii, przychodzą trudne chwile i idziemy dalej. Idziemy dalej, w swoim tempie, ale idziemy. Więc poprzez tą radykalną zmianę ja siebie zapraszam też do zupełnie czegoś nowego. Dla mnie to też jest duże wyzwanie, bo to jest. No przecież to jest, ja budowałam wszyscy jak budują na tym Facebooku, całą swoją imperium budują wszyscy, marki, nazwy, żeby być rozpoznawalnym, żeby ludzi mieć, klientów, a ja to zbudowałam do tego stopnia i wychodzę z tego? Jak mnie ludzie znajdą? Nie ma mnie, nie ma, jakby to jest świetna lekcja dla ego, puszczenia. Kto ma być, to będzie, znajdzie. Jak będzie chciał, to znajdzie. To jest dla ludzi, którzy naprawdę chcą. Ja pamiętam, że często mam też takich klientów, że ktoś gdzieś był, pamiętam taki mężczyzna, był w kryzysie, głębokim kryzysie egzystencjonalnym swojego życia i siedział w pokoju hotelowym gdzieś w Ameryce i powiedział, musi z tego jakoś wyjść i szuka przewodnika i zaczął coś googlować, szukać i znalazł mnie w jakiś sposób. Mówi tak, to jest to. I na drugi koniec świata przyleciał po to, bo czuł, że potrzebuje, że może mu jakoś pomogę. Więc jest jakiś rodzaj, że jak się chce, to się znajdzie. Że ja chciałabym wyjść z tego rynku, tego, ja i tak tego nie robię, ale to jest bycie w tym rynku, gdzie wszyscy coś chcą sprzedać, wylansować siebie, wylansować produkt, wylansować swoją usługę, dać tabletkę na znieczulenie. Nie chcę w tym uczestniczyć. Bardzo odważnie. Tak, czuję, że dla mnie to jest bardzo radykalne to jest. Moją intencją przed Sylwestrem było to, że ja czułam, że potrzebuję radykalności w swoim życiu, że poprzecinać wszystkie te gałęzie, wszystkie te narośle, które gdzieś idą w tym kierunku. Ja wiem, że coś ważnego jest do przekazania, że mam coś do przekazania, że że ja muszę totalnie się sfokusować na tym, żadnego rozpraszania. Ja widzę, jak mi się nie chce, jestem leniwa, czy zmęczona, Facebook, no co tam się dzieje. Patrzę, godzina minęła, półtorej godziny. Oczywiście są ciekawe informacje wartościowe, ale jeżeli bym nie miała tej półtorej godziny na tym Facebooku, zaczęłabym się nudzić, może bym zaczęła malować, może bym poszła na spacer, może bym medytowała. Doszłam do tego, że Facebook rozwija konsumentów od ludzi, którzy odbierają rzeczywistość, ale jej nie tworzą. Że przez to, że to jest taki wygodna miałka, YouTube, Facebook, filmy, odbieramy, 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 odbieramy. A co z twórczością? Gdzie jest kreacja? Że ile razy ja mam w sobie impulsów, żeby coś napisać, żeby coś namalować, żeby... A dobrze, później, a co tam słychać? A co tam u mojego znajomego? I nagle bam, 2 godziny poszły. Już mi się nie chce, już jest późno. I ciągle się na tym łapię, że mi się nie chce. Więc jak odetnę się, nie będę miała wyjścia, to wydaje mi się, że będę informować, bo mam swoją stronę internetową, więc piszę dużo, więc chciałabym jeszcze więcej pisać. Czuję też, że tworzę dużo mniej niż bym mogła, bo się rozpraszam. Rozpraszam, a co słuchać w świecie, a co słuchać tu, a co tu. Tysiące bodźców, ja jestem cały czas w komunikacji z mnóstwem ludzi, dużo ludzi do mnie pisze. I to mnie pochłania 3/4 mojego czasu. I jeżeli to odstawię, to teraz, jeżeli będę chciała być w prawdziwym kontakcie z kimś, to będę musiała wykonać wysiłek. Wyciągnąć rękę. Przekroczyć nieśmiałość moją. Bo to też jest wynika z nieśmiałości. Czy z lęku przed odrzuceniem. Bo musiała zadzwonić, napisać.
że to już jest taki dla mnie prawdziwszy kontakt, bliższy. A ten tak zawsze mogę się zerknąć. I wszystko wiem, co się dzieje, na bieżąco jestem. Wiesz co, też mi się wydaje, że właśnie w dzisiejszych czasach to, co mówisz, faktycznie... no tak jak to przedstawiłaś, ale sobie to teraz tak układam, bo tego jest dużo i to jest mocne, bardzo mocne, że faktycznie w dzisiejszych czasach to wszystko się dzieje tak jakby, nie wiem, wydaje mi się, że to jest takie na powierzchni i to, co ty opowiadasz o tej Grecie też właśnie, no od ciebie tak naprawdę się o niej dowiedziałam i jak widzę, że ona faktycznie zaczyna działać, robić też właśnie radykalnie, bardzo mocno, bardzo intensywnie. Tak. W jej sposób, bo to jest młoda dziewczyna, więc wiadomo, że w swój sposób, jakby w swoim życiu. I wydaje mi się, że tak, że czasami nie ma innego sposobu, jak tylko potrząsnąć sobą, ludźmi, że to jest ten sposób taki... Ale zobacz, jak ona działa. To jest dla mnie fascynacja. Dziewczyna znikąd, bez żadnego zaplecza. Tak, to jest... Bez żadnego przysłowu, ale co ja mogę zrobić? Tak, co ja mogę zrobić? Tak. Każdy mówi, a po co? A co to ma? Wszyscy machają ręką, co ja mogę? Jedna dziewczyna, która stwierdziła, że ma dosyć, że nikt nic nie robi, to ona co piątek od chyba sierpnia przychodziła pod parlament w Sztokholmie z tablicą, że protestuje, że to jest strajk dla klimatu. Żeby coś w końcu zaczęło się dziać. I siedziała. I nic. Nie zabiegała o popularność, nie zabiegała o media, o prasę, nie chodziła. Po prostu to jest taki zen, to jest wojownik. Taka determinacja. Wow, śnieg padał, deszcz padał, ona zawsze była. I w pewnym momencie zaczęli zauważyć, kto to jest? Wow, to to determinacja, o co tu chodzi? Zaczęli ją do niej przychodzić i pytać, co ty tu robisz, co ty mówisz? I jak ona zaczęła mówić, bez emocji, jasno, klarownie nazywając rzeczy po imieniu, bez podlizywania się, bez manipulacji, nazywając wprost rzeczy, ludzie po prostu idą za tym jak w masło, bo my potrzebujemy, jesteśmy tak już zdegenerowani, że mamy dosyć tego ciągłego matactwa, kręcenia, kłamania, koniunkturalizmu, jak się jak zrobić, żeby było wygodnie, żeby nie stracić, ale żeby zyskać. My mamy gdzieś głęboko wewnątrz duszy dosyć tego. I jak ktoś mówi w taki sposób, prosty, bezpośredni, jasny komunikat, konkretny punkt, typu, że to jest prosta wiadomość. To wszyscy po prostu, wow, nagle 2 miliony ludzi idzie, to nie to, że ona mówi, chodźcie, zróbcie, nic. Ludzie sami działają, bo jest ktoś, jedna osoba, jeden wojownik, który nie ogląda się na to, co jest wokół i on stawia dzidę i mówi, ja stoję za tym. I to mnie fascynuje, bo ja też jestem takim wojownikiem i potrzebuję się jeszcze bardziej zradykalizować. I chciałabym też uczyć, bo ja mam w sobie bardzo mocny program wojowników serca, wojowników Szambali. Chciałabym wprowadzić kilkuletni program dla ludzi właśnie tego. Jak nauczyć ludzi takiego radykalizmu, a jednocześnie prostoty. I to może być w jakiejkolwiek sferze życia. To nie chodzi o to, żeby wszyscy byli aktywistami w świecie, działający na rzecz świata, ale w swoim życiu, żeby być prostym. Nie kłamać, nie mataczyć, nie wywijać się, nie szukać tanich poklasków. Żeby żyć z głębi swojego nagiego serca. I to jest to, co mnie fascynuje, to, co mnie przyciąga, to jest to, czym ja jestem i bym chciała jeszcze bardziej to mocniej jakoś przekazać w świat. Dlatego jak widzę ją i widzę, jakie to idzie echo i widzę tych młodych ludzi, to ja płaczę, każdym razem płaczę, jak to oglądam, że są ludzie, którzy coś robią nie dla zysku, nie dla poklasku, nie dla sławy, robią coś z serca, robią coś z miejsca, my chcemy zmienić. Nieważne, czy to przyniesie efekt, bez myślenia, ale czy to się opłaca, to myślenie, czy to się opłaca, jest tak w nas zakorzenione, ten kapitalizm, ale czy jak powiem partnerowi o tym, to jakie będą konsekwencje? Może lepiej mu nie powiem o tym. Nie, bo stracę tutaj, albo nie będę... Cały czas ta kalkulacja. Żeby przestać myśleć o tym, co ja stracę, co ja zyskam. Ciągłe liczenie tych punkcików, co ja zyskam, co ja stracę. Koniec z tym. Działam, dlatego moje serce mówi, żeby działać. Ten radykalizm serca, taki ryk serca, jak ryk lwa, nasze serce, to nie jest płomyczek, który trzeba chronić, delikatny, zaraz zostanie zraniony, trzeba go zamykać, taki kwiatuszek. Nie, nasze serce jest wielkim, ryczącym lwem,
które jest pełne mocy i które budzi wszystko wokół. I powinniśmy przestać chronić je jako właśnie taki coś delikatny organ. To jest pełne mocy miejsce, które jak wydamy ryk z tego miejsca, głos z tego miejsca, stworzymy coś z tego miejsca, to porywa za sobą mnóstwo ludzi. I jest rezonans z serca do serca, rezonuje. Tylko musimy przestać się bać. Bo jesteśmy wyuczonymi pokoleniami tchórzy. My się boimy. Przez traumy, przez wychowanie, przez porody. Jesteśmy tak pogarbieni, to jesteśmy takie małe, delikatne drzewko, krzywo rosnące gdzieś, bez nawozu, bez słońca, bez ziemi, że my się boimy radykalizmu, boimy się mocnych działań. Żyjemy takim na 2% swoich możliwości, może na 10%, i jesteśmy zadowoleni z tego, och, udało się jakiś sukces osiągnąć. Kiedy tam jest tyle w nas drzemie, że chciałabym wesprzeć, żeby to wydobyć. Estera, bardzo dziękuję za Twój cenny czas, za to, iż trzykrotnie poświęciłaś go na to, by opowiedzieć historię swojego życia. Dziękuję Ci również za Twoją otwartość, za to, że swoją historią podzieliłaś się przede mną, przed słuchaczami. A Tobie, drogi słuchaczu, dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Jeśli masz taką ochotę, to oczywiście możesz podzielić się nim ze swoimi znajomymi, udostępnić go, a także zasubskrybować mój kanał Jedność jest siłą. Do usłyszenia!